Wyjątkowy prezent bożonarodzeniowy otrzymali jeleniogórzani od Teatru Norwida. Przystosowano dla potrzeb osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku spektakl Scrooge – opowieść wigilijna. Była więc pętla indukcyjna, audiodeskrypcja oraz tłumaczenie na język migowy. Tłumaczę to, co słyszę, prawda? Wcześniej też jest przygotowane to tłumaczenie pod kątem tekstu, też oglądanego spektaklu w formie filmowej. Jak się okazało, spektakl był wyzwaniem także dla aktorów. Będzie trzeba mówić zgodnie ze scenariuszem, żeby napisy nie myliły ani pani migająca. Dzięki audiodeskrypcji mogliśmy poczuć w pełni magię teatru, mówili widzowie. Z głośnika płynie nam do uszu informacja o tym, co się dzieje na scenie. Widzimy oczyma wyobraźni kolory, przedstawia się sytuacja. Wzruszenie odbieramy tak samo jak każdy inny. Brawo, brawo, brawo. Przez to, że jest właśnie audiodeskrypcja, że wiedzą, co się dzieje na scenie, że nie tylko jest dialog, ale też jakby pomoc właśnie ta audiodeskrypcji, która podpowiada, co w tym momencie na scenie się dzieje, więc jest to takie dotknięcie rzeczywiście fajne sztuki. Wzruszenia nie kryli państwo Irena i Władysław. Bardzo się podobało, bardzo zadowolona jestem. Potrzeba jeszcze więcej tak na żywo właśnie takiego aktorstwa z artystycznej właśnie. Teatr tworzy pewną magię, przestrzeń, w którą można wejść właściwie, można się odizolować od świata zewnętrznego i być w trakcie tej historii. Po spektaklu zorganizowano także touch tour, czyli warsztaty dla osób niesłyszących i niedowidzących. Mogli oni nie tylko wejść na scenę, ale także podotykać scenografię i kostiumy. Nie jestem w stanie dokładnie wyobrazić sobie, jak jest jakby to przedstawienie widziane przez osoby widome. I to jakby możliwość takiego dotknięcia tych kostiumów i dotknięcia tej makiety i w ogóle daje mi jakby więcej, że tak powiem, takiej wiedzy na temat tego, jak to jakby w ogóle działa, jak to przedstawienie wygląda. Warto było przyjść do teatru? Moim zdaniem tak. A dlaczego? Bo mi się podoba, no. Już przygotowywane są kolejne spektakle w ramach projektu Zobacz, Usłysz, Poczuj, teatr dostępny dla każdego. Będziemy na pewno do końca czerwca 2023 roku starali się zrealizować jeden spektakl w miesiącu. Już w najbliższym czasie planujemy w styczniu, 28 stycznia, spektakl pod tytułem 8 kobiet. Właśnie z tymi wszystkimi dogodnościami. Docelowo wszystkie spektakle Teatru Norwida zostaną przygotowane pod potrzeby osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.